Cześć, witam was mega serdecznie z tej strony Matmik. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. A dzisiaj przejdziemy sobie jedną z najtrudniejszych mapek na świecie, jeżeli chodzi o parkour, czyli Sky Park 2. I tak, zanim zaczniemy, czy wy też znacie to uczucie, gdy nagrywacie film trzema programami i nagle chcecie wyłączyć nagrywanie dźwięku, bo już zakończyliście nagrywanie, a okazuje się, że ten dźwięk się nawet nie nagrywał. Tak. I to był fajny film, tylko że niestety bez dźwięku. Dobra. Przechodzimy jakoś sobie mapkę parkour. Nie wiem, co to jest za mapka. Pisali, że jakaś najlepsza na świecie, coś w tym stylu. Wiecie, zaraz zobaczymy. Everything jump is possible, don't rage. Jak to don't rage? Halo, halo. Jak mi nie będzie wychodzić, to ja będę się denerwował. Level pierwszy, noob test, difficult. Aha, to jest noob test. Czy przejdziemy go w ogóle? No to dobra. Tak, noob test to chyba będzie łatwo, nie? Ale to ja na teraz ciągle spację trzymam. Jej, przeszliśmy noob test. Mamy checkpoint, boulder. Okej, okay. No to level drugi od the edge, difficult 1. Okej. Okay. Generalnie chciałem to podzielić na jakieś odcinki, bo tak dobrze, że sobie włączyłem tego game moda. Bo normalnie byśmy zaczynali od checkpointu, było nudno. Generalnie myślę, że podzielę to na jakieś odcinki, także co 5 łapek w górę możemy zrobić coś takiego, że będzie kolejny odcinek. Albo co 7, zwiększymy troszeczkę próg. No to jak na razie to jest łatwo. Okej, okay, jestem z powrotem, musiałem coś załatwić szybko. Także dobra, no tutaj nie trzeba nawet sprintu używać. Zresztą tam chyba była taka tabliczka. Dobra, bo zaraz zginiemy w pierwszym poziomie. O dobra. No dobra, uwaga. Teraz level 3. Difficult 3 na 10. No dobra, no to. A dobra, musimy w dół. Czekajcie, ja zrobię tak. Można stąd spaść. W sumie tak mamy game moda. No dobra, no to jest. Aha, to dobra, to jest 3 na 10, tak? Dobra, no to. Jeszcze to powinno być łatwe. Co mówiłeś, Mateusz? No i przy okazji chciałem z wami porozmawiać trochę o montażu, bo wielu osób mi się pytało, w jakim programie montuję. I na te pytanie nie mogę odpowiedzieć, nie dlatego, że jest to jakaś tajemnica, tylko że nie montuję w jednym programie. Ja tak naprawdę każdy odcinek, ja tyle programów do montowania przyszedłem, że normalnie to jest głowa mała, nie? Ile ja programów do montowania nie przyszedłem, bo na przykład teraz montuję w takim Woodware Share Video Editor, czy jakoś tak. Nie, Filmora, o właśnie, level 4. Difficult 4 na 10, checkpoint. No, także to nie jest polski program i żaden Polak tym program nie montuje, ale on jest najlepszy. Mi się wydaje, że nawet lepszy troszeczkę od Vegasa, którym zawsze do tej pory montowałem. Ale oprócz tego, no, Camtasia Studio 8, 7, 6, 5 montowałem. AVS Video Editor od wersji 5.2 do wersji 7.1. Oczywiście Sony Vegas od wersji 9.0 do wersji 13. Jakimi ja programami nie montowałem, to jest po prostu głowa mała. Także w tym momencie ten filmik będę montował takim programem, który jest w opisie. On ma jakąś angielską nazwę. Zawsze zapominam właśnie, jak on się nazywa. Czy potrafię wypowiedzieć? Co to jest? 5 na 10? Level 5. You are going well. Let's challenge that. Ha, minka fajna, kurde. Ja mam to już 6? No, także będziecie mieli w opisie to wszystko. Czekajcie, już sobie przyciszę, bo mnie uszka bolą troszeczkę. Co to jest w ogóle? To się w ogóle da przejść? O, tak, super. Czy co? A może to w tą stronę trzeba? Oby to było w tą. Nie, no, niemożliwe. Czekajcie, nie, to jest tylko checkpoint. To dobra. Skrzyneczka. A, tu w tej skrzyneczce pewnie był ten diaks. Ja sobie wszystko, co wiem, że wszystko, co jest w skrzynkach. Serio, tutaj trzeba pewnie się zatrzymywać. Nie. No, w ostatnim momencie właśnie, no. Słuchajcie, chyba teraz zakończymy. Po 5 minutach chyba będziemy musieli zakończyć. Nie. Jakim cudem mnie doskoczyłem? No,
Patrzcie, jak ja tym mogę przejść. Dobra, słuchajcie, przetestowałem to i powiem wam tak. Nie przechodzę tego dalej, więc nie będzie nas z tego żadnych odcinków. Na razie. Cześć, do zobaczenia. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Na razie, cześć.